Świetnie, co? Ciekołka. Rozbrzolimy się i idziemy. Jest ciepło. Nie ma za dużo czekać. Najważniejsze to jest nogi i głowa i rękawiczki. Te buty mumy. Mocnym ruchem. Nieźle. No to jest już odpowiednio, było mniej. Ale jest dobrze, dobrze się siedzi. Tylko że te pierwsze 30 sekund, a potem to już idzie. O. O, tu dzisiaj mu mamy full service. Termos z gorącą herbatą i takich oto promieniach słonecznych. Może być zwykła herbata, może być yerba mate, którą pobudzą. Jaki gruby jest lód? Aha, i gruby, może centymetr dwa. Centymetr dwa, uff. Nie było tu już takim mrozu, żeby nie być jakimś. No dzisiaj no było chyba minus jeden. No, ale starczy. Temperatura wody też jest taka niższa. Tu już jest to. Nie trzeba przerębla kopać przynajmniej. No, były takie lata, że tu trzeba było kopać przerębla. Teraz nie, chyba liże. Widać, że tu było morsowane, nie? Bo już tu jest niemal takie wycięte. Jakieś samotne morsowanie. Samotne. Samotne nie, ty nie sam pilnujesz, jakby się coś stało. Uratowałbyś mnie, czy nie? Czy byś mnie smoru, powiedz, stop się. Jak myślisz? Samotnie się nie polecą raczej. Nawet doświadczonym osobnikom. Lepiej w grupie. Nasza grupa nie jest tak liczna. Gdyby liczy te 10-15 osób, ale wszystkich zebrać do kupy, to nie bardzo. Jeden termin naraz, no. Po dwóch, po trzech, chyba najwięcej co roku już 4 morsowało w pewnym czasie. No masz. Będziemy wychodzić po leku. Zamaszy z tym ruchem szybko. No, szybko się obrzeć, nie? Altowica chodzi. Szybko lezymy, przedlegimy się, chociaż to, że się powinien rozgrzeć tak samo od siebie, najlepiej jak się przylecieć, albo coś takiego. Tak, całkiem od razu tu się nie powinno do ciepłego włazić. Ciao.